Czy tegoroczny Impel Wrocław to będzie najsilniejszy przeciwnik, z jakim Chemik się mierzył, odkąd awansował do Ekstraklasy? No myślę, że będzie jednym z najsilniejszych przeciwników. Myślę tutaj, że Impel, Wrocław, nie wiem jeszcze jak Dąbrowa Górnicza gra. To są zespoły, które na pewno będą walczyły o to, żeby być w czołówce i zdobyć medal w tym sezonie. Także na pewno jutrzejszy mecz nie będzie należał do łatwych. Ciężko powiedzieć, tak naprawdę w tej lidze nie ma słabszych zespołów i to, że będziemy grać z ostatnim zespołem, który zajmuje ostatnie miejsce, to nie znaczy, że też jest słaby. Także podchodzimy do tego spotkania jak najbardziej mocno skoncentrowane, przygotowane i wierzę, że tak zwany ten hit kolejki tak potoczy się po naszej myśli. Czy Kasia Skowrońska-Dolata to taka zawodniczka, którą można zatrzymać, czy można tylko zredukować szkody? Nie, no ja myślę, że każdą zawodniczkę da się zatrzymać. Nie ma takiego zawodnika ani zawodniczki, która by grała w każdym elemencie na 100%, więc myślę, że da się zatrzymać. Dużo zależy od naszej gry, więc mam nadzieję, że będzie dobrze. Mamy dobrą taktykę. Ciężko powiedzieć, to wszystko zależy od dyspozycji dnia, ale tak naprawdę no, nikt tutaj nie jest robotem i tak wydaje mi się, że każdego można i zatrzymać blokiem i obronić. Wiadomo, że i Kasia będzie kombinować i my będziemy starały się ją blokować i bronić, a co z tego wyniknie? Mam nadzieję, że ta większość tych plusów będzie jednak po naszej stronie. Po prostu dobrze? Perfekcyjnie. A treningowo?